Hej, 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 przed Wami pozycja Anny Wolf. Jest to Storm wydawnictwa Akurat, aczkolwiek ja mam ją od wydawnictwa Muza. I to jest właśnie ta książka, przez którą zostałam zablokowana na Instagramie. Już mija 1,5 dnia i nadal nie mogę wstawić postów, relacje mogę tylko udostępnić czyjąś, nie swoją własną, którą chcę wstawić, nie mogę komentować. I tak naprawdę nie wiem dlaczego. Czy po prostu ona była tak mocno niesamowicie wielka, że stwierdzili, że nie można jej pokazywać. Co dziwne, mi samej niesamowicie lekko się czytało. No, chociaż wiecie, no, była troszeczkę jednak pełna napięcia. Dodatkowo druczek jest, no, poczekajcie, o. Jest taki minimalnie nieco większy, taki, no, bardziej tekst wyśrodkowany, a rozdziały nieco dłuższe, ale powiem Wam, że co jakiś czas rozdzielał je taki fajny kluczyk. O, widzicie? Także on się co jakiś czas pojawia, więc no nie macie tego czucia, że rozdziały są po prostu długie. I tak, mogę powiedzieć, że styl jest tutaj taki, no, prawdziwy, taki, no, dosłownie bez udawania. Nie jest prosty, ale nie jest też jakiś tam wyniosły, no. Powiedziałabym, że nawet naturalny, zawierający nie tylko wprowadzenie, dialogi, ale i myśli, które właśnie aktualnie głębią bohaterkę. I tak, powodów, no, do smutku ma tutaj całkiem sporo, bo jednak sama wychowuje swoje 4-letnie dziecko. Dodatkowo straciła pracę ze względu na niemoralne propozycje swojego szefa. Będąc już pod kreską, poprosiła o pomoc swoją kuzynkę Connie. No, los lubi płatać jej figle, więc domyślałam się, że i w nowym miejscu nie zazna spokoju. Zupełnie jakbym przewidziała, spotka tam właśnie ojca swojego dziecka, który jest prezesem klubu motocyklowego. Czy była tym obrotem spraw zachwycona? No, trzeba dodać, że on nie wiedział nic o tym, że w ogóle został ojcem, a sama Summer zrobi wszystko, żeby pozostało to tajemnicą jak najdłużej. No i w ogóle może on nawet jak się dowie, będzie na to całkiem obojętny? Wiecie, w końcu nie bez powodu się jednak kiedyś rozstali. I tak książkę przepełnia naprawdę cała masa pytań i ogromne napięcie w ogóle podczas czytania. A czytając, musicie wiedzieć, że książka należy do typu bardziej tych niegrzecznych. Już sami klubowicze wchodzą w intymne relacje chyba z każdą kobietą, która się tam nawinie. Zresztą same kobietki też wdzięczą się do nich, no, jakby tylko marzyły o tym, żeby jak największa liczba męskich przyrodzeń po prostu je tutaj posiadła. Są prawdziwymi wandalami, chociaż no jedno trzeba im przyznać. Jeśli komukolwiek z nich, z ich otoczenia w ogóle dzieje się jakakolwiek krzywda, od razu przechodzą do ataku. Nie ma, że boli. To taka jakby większa mafia, która rządzi się jedynie wewnętrznymi prawami. Żadne osoby postronne nie mają do nich wstępu, a wielką sensację wzbudzi tam kobieta, która, no, nieraz będzie brała udział w kłótni ze swoim byłym. Słuchajcie, chciałam Wam ją przedstawić i w ogóle napisałam ją nawet wcześniej jak najbardziej delikatnie umiałam, bo gdybym naprawdę miała przytoczyć prawdziwość faktów, to nikt by mi tej recenzji nie przyjął. I nawet jak widzicie, wygląda ona delikatnie, używałam delikatnych słów, to nic nie zmienia faktu, że wciąż jestem zablokowana. Nie wiem, kiedy to się zmieni, czy to się w ogóle zmieni. Wydaje mi się, że nie zrobiłam nic złego, nie obraziłam nikogo, nie naruszyłam niczyich praw, a mimo tego, no, zostałam zablokowana i, no, jak to wiecie, wszyscy czekają na opinie, na recenzje, one się pojawiają tylko na innych portalach, typu Lubimy Czytać, czy tam Na Kanapie, czy Granice, a na Instagram chwilowo, no, stoi pustkami. Cóż zrobić, no. No, takie są prawa fizyki, technologii. Ciężko stwierdzić, czy może ludzkich umysłów, no bo ktoś to jednak w końcu zrobił. W każdym razie mówię Wam, książka jest do takich, no, ludzi, którzy lubią takie mocniejsze fakty, agresywniejsze spojrzenia, zachowania. A jeżeli ktoś oczekuje tutaj wielkiej i szczerej miłości, to jej tutaj nie znajdzie. Taka jest moja skromna opinia. Tymczasem się z Wami żegnam. Pa, 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 pa.